Witam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj obiecywany test nowej karty graficznej 1080. Sprawdźcie sobie koniecznie unboxing tej karty, bo naprawdę był bardzo wesoły. No i cóż, wreszcie możemy mieć wieśka na ultra, nie? Pokażę wam później jeszcze inne gierki, które mam aktualnie zainstalowane. Myślę, że będzie Battlefront. Resztę zobaczymy. Battlefrontika możemy sobie włączyć w 4K, nawet nie mając monitora, bo akurat monitora nie mam, ale można sobie tam skalować rozdzielczość, więc tak. No jak widzicie, klatki ponad 60 jest i jeszcze opcje. Teo, tutaj mamy coś takiego, włączyłem na po prostu wysokie. A tutaj włączyłem Uber, wszystko na Uber, nawet tutaj ten Hairworks na 8, gdzie było nawet na 4. Więc to nie ma za dużego znaczenia, ale wam pokażę właśnie jak się zmienia, jeśli wyłączymy tą opcję Hairworks. Mamy teraz około 65, powiedzmy 70. Jeśli są takie zrywy, no to przy nagrywaniu mój procek nie wyrabia, bo też nagrywam, więc troszkę tam FPS-ów się traci. Tak normalnie mamy 70-80 spokojnie. I można zobaczyć jeszcze płoteczkę. W sumie płoteczkę wam pokażę, o. Płoteczka z nowymi włosami. Powiedzmy mamy 69-70. I opcja bez tych włosów. Ciekawe, czy dużo się zmieni, czy nie. No w sumie dużo, nie? 81. No to jest sporo. I płotka już ma stare włosy. Lipa. Lipa. No to w sumie bez Hairworksa na ultra to już można sobie spokojnie pograć. Ale tak, odnośnie jeszcze 4K, bo sporo osób pyta, czy to jest jedna karta wystarczy do grania 4K. Moim zdaniem w nowych grach jeszcze nie. Jeszcze nie. Taką, jeśli macie jedną kartę, no to w Battlefronta czy w inne gry można spokojnie pograć 4K. Na ultra oczywiście, bo na średnich, wysokich to myślę, że w wieśka nawet by się pograło. Ale na ultra wszystkie detale 4K to jeszcze nie ta karta. Potrzebna by była, nie wiem, może dwie TI-ki, to by spokojnie można pograć. A na takiej można spokojnie Full HD na ultra, wszystkie nowe tytuły, spoko. Także z wieśka tyle. Kulturalnie będziemy sobie teraz robić modyfikacje, to wyciągniemy z tej karty jak najwięcej. No i cóż, za chwilę widzimy się w innych gierkach. Myślę, że Battlefrontik teraz. No to, to zobaczyska. To zobaczmy jeszcze tak. Albo w podłogę. O, ponad 100 jest. Spoko, fajnie. Ok, jesteśmy w Battlefronciku. I tutaj będzie duża, duża ciekawostka. Zobaczymy jak z prockiem, bo zawsze ja się boję, że procek już ogranicza tą kartę. Ale spoko, nie ma tragedii. I tak, 80 klatek. Wygląda super, naprawdę super. Za chwilę wam pokażę takie jedno zbliżenie. Zobaczcie tutaj. Każdy detal. Naprawdę masakra. Zwłaszcza ta ściółka jest zajebista. I teraz tak, co to są za detale? To mamy wszystko na ultra oczywiście i 150 skalowanie rozdzielczości, więc tak. 100% to jest Full HD. Teraz wam pokażę, ile mamy klatek. Około 80-90, nie? I tak wygląda standardowo gra na początku. Na ultra. Więc spoko. A teraz podbijamy. 150, no to mamy gdzieś około 3000 rozdzielczość, a 200%, no to mamy 4K. Teraz mamy jakby renderowaną grę w 4K na monitorze Full HD, więc ja to widzę bardzo ładnie, ale jeśli miałbym monitor 4K, no to by było o wiele lepiej. I zobaczcie, jest 59-60 klatek, no czasami 50. Tutaj mamy bardzo, bardzo dużo szczegółów i też nagrywanie. I też nagrywanie troszkę bierze na pewno. Tego teraz nie sprawdzimy, bo nie wyłączę nagrywania, ale ponad 60 było, jak ostatnio patrzyłem. Także troszkę tam OBS bierze, jeszcze też kamerka jest.
Spoko. No procka mam i 5-6-6-0-0-K, nie? Więc... No przy takiej karcie może być to wąskie gardło, ale zobaczymy. Może nie przy każdej, nie? Sobie weźmiemy Fatra. No i jest różnica między... Między tym Full HD a 4K, nawet bez monitora. Ale to jest taka upskalowana, tak samo jak mamy na przykład na PlayStation 4 Pro. Także to nie jest taka normalny 4K, tylko skalowane z tej mniejszej rozdzielczości, ale fajnie działa. Myślę, że jak już będziemy mieli monitory i tak dalej, ale to za jakiś czas. W nowe tytuły jeszcze nie za bardzo. Także tyle z Battlefronta. Normalnie działa jak złoto, Full HD, ale to w sumie zawsze działał. Także tyle. Teraz zobaczymy, albo Mass Effecta wam odpalę, albo Dywizję. Zobaczymy, co tam się nawinie. Okej, jesteśmy w CS-ie i co ciekawe, jest tylko 150 klatek. Więc albo coś ograniczę, albo mam jakiś program, bo pisało mi, że jakiś Xbox coś tam mam włączone. No ale ciekawe, nie? 150, 300 było na tamtej. Więc chyba jest coś nie tak, ale to jeszcze sprawdzę. Że jakiś restart kompa musi być. Nie, w CS-ie powinno być spięte. To sprawdzę to. Albo mam jakiś blockers. Bo w sumie karta nawet nie jest używana na 100%, procek też nie jest. Więc chyba coś jeszcze muszę sprawdzić. Nie, 120 to chyba niemożliwe. Nie? Chyba nie. Jak wiecie, co może ograniczać na przykład kartę, to też mi napiszcie. Bo możliwe, że jeszcze coś nie mam wyłączone, albo coś mam włączone. No spoko, zobaczymy. Także chyba tyle na dzisiaj z testów. No tu jest 220, ale to i tak mało. O, więc cóż, myślę, że tyle na dzisiaj. Będziemy sobie grali oczywiście już później na modach i zobaczymy, co ta karta potrafi. Także tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Łapa w górę. I do zobaczyska chyba dzisiaj jeszcze w Gwincie. Także hej, hej.